Tak, Marek Solarz, narożnik Harmaka, to narożnik czerwony, Szczepan Szmyt, narożnik niebieski, Wisła Rzeszów, kategoria 92 kg plus i jest to ostatnia walka dzisiejszego wieczoru. Pierwsza, ostatniego pojedynku, kategoria 92 kg plus. Na razie spokojnie obaj zawodnicy. Lewy sierpowy Harmaka. Celnych ciosów na razie mało, spokojny pojedynek, więcej badania się. Zgarnął na blok ten prawy Harmak. Wykorzystał tej okazji zawodnik Hutnika Kraków. Trafił tym prawym Harmak, no było blisko. Koniec rundy pierwszej. Wydaje się, że minimalnie na korzyść Marka Harmaka. Dwie ostatnie rundy dzisiejszego wieczoru. Runda druga pojedynku w kategorii 92 kg plus. Narożnik czerwony Marek Harmak, Hutnik Kraków. Narożnik niebieski Szczepan Szmyt, Wisła Rzeszów. Mocniej zaczął Harmak tą drugą rundę.
prawe na dół tutaj Harmaka. Lewy prosty ze strony Szmyda. Trafił chyba prawym na dół Harmak. Bijący częściej od swojego rywala. Nawet jeśli Harmak nie trafia tymi czasami, to po prostu bije częściej. Co w połączeniu z niską aktywnością Szmyda powoduje, że to raczej Harmak będzie zgarniał te rundy. Dał się zaskoczyć teraz Harmak. Ciosem z prawej ręki. Ostrzeżenie dla Szczepana Szmyda. Ostatnie 10 sekund. Trafił lewy Harmak. I koniec rundy drugiej. Niska częstotliwość ciosów z obu stron. Tutaj bardziej aktywny jest zawodnik z Krakowa. Ostatnie 3 minuty, ostatnie 3, bokserskie 3 minuty dzisiejszego wieczoru. Zaczął mocny Harmak. Prawa na dół Harmaka, ma rywala przy innych, ale już Szmyd wyszedł z opresji. Thank you.
Prawy na dół Harmakal zgarnięty na blok. Drugie strzeżenie dla Szczepana Szmita. Ostatnia minuta. Teraz do mocnej ofensywy Harmak. Zrobił większy krzywdy Szmitowi. Poczuł się Harmak bezpiecznie w ringu. Mało aktywności ze strony Szczepana Szmyda. Lewy prosty, Rzeszowianina. Ostatnie 10 sekund. Mamy liczenie na sam koniec. Ale faktem jest, że Marek Harmak uderzył Szczepana Szmyda, gdy Szmyd leżał już. Ostatnie już sekundy. Koniec pojedynku, jeszcze Harmak miał liczonego Szmyta na koniec. No i czekamy na werdykt sędziów. No tam było zdarzenie, że Harmak, mając Szmyda już na deskach, uderzył leżącego rywala. Natomiast chyba co do werdyktu nie będzie wątpliwości. Jednogłośne zwycięstwo zawodnika Hutnika Kraków. Marek Harmak jednogłośnie na punkty ze Szczepanem Szmydem. Dosyć niska aktywność w tej walce. I w tym momencie kończą się wydarzenia ringowe w Wieliczce. Za nami 41 pojedynków plus 3 pokazowe. Dużo emocji ze strony pięściarzy z Polski, Czech, Słowacji, Armenii, także Ukrainy. Mamy nadzieję oczywiście, że następne imprezy z cyklu Małopolski Grand Prix również przyniosą dużo emocji. Następna impreza, październik, listopad. Wiem, że 18 grudnia będzie podsumowanie Małopolskiego Grand Prix. Czyli turniej Złotej Rękawicy, to 18 grudnia. Przed tym jeszcze jedna impreza, październik bądź listopad. Natomiast jeszcze rozdanie nagrody